Kolejny dzianko tutaj Wogo i dzisiaj zagramy w Minecrafta. No i pokażę wam triki, w sensie takie haki ze strony. No, już jeden mam gotowy. Ale pokażę wam dzisiaj, jak zbudować. Numer jeden. Zapełniający bas. Wygląda to tak. Właśnie to ten będziemy rozlewać. Że ciągniemy drzwi i nie rozlewa się woda. Ciągniemy jeszcze raz i nagle znika. No to odzerowujemy. Najpierw robimy basen. Jego szerokość, w sumie dalekość i na ile klatek wykopiemy, to też jest nieważne to wszystko. Ważne jest to, żebyśmy zrobili tą ścianę. No i teraz jak już ją mamy, no i trzeba to tak teraz zrobić, uwaga, uwaga, to trzeba równo drować, te książki akurat to muszą być równe, tak jak ja to robię. No i teraz musimy dać tu taki tłok i ten nam tu jest potrzebny. Który trzeba ustawić jako tak. Tak, uwaga, hop, hop. I teraz ładnie zabudować to. Teraz hop, hop, hop. I jak to już mamy gotowe, hop, hop. Teraz tam do środka lejemy wody i wygląda to. W ten sposób jeszcze tylko wystarczy tak trochę taką dziurkę, taką równą, o właśnie w tym miejscu, tak żeby się nie nalało. No i coś nam tu nie wyszło. Czekaj, czekaj, czekaj. To ja zrobiłem to źle. O nie no. Ten tłok. Ja to źle zrobiłem, nie wierzę. Teraz muszę usuwać to wszystko. Ale w razie wydam to. Muszę w razie wydać gąbkę. Gdzie jest gąbka? Dobra, tu jest gąbka. Woda jest wyczyszczona. Teraz to trzeba w takim razie zrobić tak. I jeszcze jedno na dół. Hop, hop. Zadzwonię hop, hop, hop. Hop, hop. No i to będzie tak ładnie działało. Tylko muszę to teraz wszystko ładnie zabudować. No i robimy teraz. Tutaj musi być taka mała górka. Hop, hop. Hop. I dalej. Tutaj. No i zobaczcie teraz. To wszystko dajemy tak. I jak już mamy wszystko gotowe, to teraz jedyne, czego nam brakuje, to drabiny. Hop, hop. No i teraz jak już mamy, to testujemy.
Można to zaliczyć, bo nam wyszło hop i się czyści też. Chociaż można to zrobić też w jeszcze jeden pewien sposób, taki, żeby dać to tak, ale tu leci jeszcze jedno i uwaga. O, i teraz to jest gotowe. No i teraz sprawdzimy, jak to działa. Dobra, mamy gotowe. Oczywiście to tak naprawdę nie jest możliwe, ale ja mam specjalne właściwości i teraz dźwignia się pociągnie sama. O, i właśnie się pociągnęła. O, ale się zrobiła burza. O co akurat zmieniłem pogodę? No to wszystko już gotowe. Mamy zmieniłem pogodę. Mały ładny dzionek. No i czas na drugiego haka. Właściwie chodzi o to, żeby schować naszą tajną bazę. No to najpierw mamy tu już gotowy ten mechanizm. W sensie dźwignię. No i teraz robimy to. Tak jak będzie miało działać. Że tu będzie jakby popychało tu. Ponieważ w tym oto miejscu chyba będzie nasza tajna baza. I w którym miejscu to teraz musi być? Tak, w tym, dobra. Wszystko rozumiem. Ciągniemy dźwignię i jest zabezpieczona. Nie masz czas i nagle dzieje się to nasza tajna baza. Żeby z niej wyjść, będzie trzeba oczywiście wyleciać. No i teraz no to dobra, wpisane i o! Popatrzcie na to, oto ile się dźwignia tutaj teraz jest i to, że dostaliśmy jeszcze więcej miejsca, to tak. Teraz czas, by wyrzucić naszą dźwignię. No to jak już mamy, to pamiętajcie, nie wpisujcie tamtego kodu do wykopania, bo to sekretne właściwości mają. U was to niestety nie zadziała, ale u mnie płynnie działa, z czego się bardzo cieszę. Teraz wystarczy tylko wejść tu, bo niestety haka na postawienie tego pochodni to nie ma. Hop, hop, hop i wychodzimy. Nie no, nie wierzę, tylko to trzeba na to zmienić i teraz hop. No i zobaczcie, no nikt tego nie odkryje, tylko ta dźwignia jest tu lekko podejrzana, ale oprócz tej dźwigni czas do testowania. No to wchodzimy. No i zobaczcie. Tak oto i wygląda nasza tajna baza. No i zobaczcie też na to. Teraz czas na jeszcze jednego, teraz już trzeciego haka. Najpierw stawiamy dźwignię. Ale zamiast tego będzie nam akurat teraz
włączony redstone. No bo stawiamy tak, znowu, tak i tak. O, teraz jest właśnie czas na bardziej zaawansowaną technologię. Ponieważ tu się będą działy bardzo dziwne rzeczy z tym. A dokładniej świecąca podłoga. Tak, chodzi nam o świecącą podłogę. Naprawdę, i to nie jest żaden fake. To naprawdę nie jest żaden żart, to nie żaden fake. Czy wystarczyło tylko to położyć i teraz wchodzimy w wiadomości i piszemy tak. Teraz dodajemy do tego www. Nie, przecinek, kropka. A jak już to wpisaliśmy, to teraz zobaczcie, co się dzieje. Niestety nie działa, bo popełniłem tu jeden mały błąd. Ta komenda i tak będzie działać. Mimo wszystkiego, nawet jak popełniłem ten błąd, to ona ten będzie działać, bo ją wpiszesz raz i ona działa na każdą budowlę. No i zobaczcie teraz na to. Normalnie by to nie zadziałało. Z tą komendą, którą wpisałem, to jest mega. No i po prostu mamy dźwignię i ona do aż tak daleko. Tam. Można nawet to zrobić tak, żeby to wyglądało tak, jakby był redstone. Ale on się nawet nie zapala. I to jest taki hak. I nawet jak zejdziemy pod ziemię, to on się nie zapala, jak to pociągniemy. Teraz pociągnąłem dźwignię. A to się nie zapala, no patrzcie. No normalnie to się pali, no tutaj to światełko, no to wszystko jest mega zrobione. A jeśli chcecie kolejną część, to zostawiajcie łapki w górę i subiki z dzwoneczkiem. No a my już się żegnamy. Pa, pa!